W dzisiejszym filmie zobaczymy. Premier Słowacji idzie dalej niż Orban. Rosjanie na kolanach tylko wiążą sznurowadła. Ruszył proces w sprawie spadku po niesłusznie skazanym Tomaszu Komendzie. Łukaszenka wprowadził zakaz, uderza w polskie firmy. Harris odcina się od Bidena, mówi o nowym pokoleniu przywódców. Polska odpala dynamit, plan Putina skazany na klęskę. Zaskakujący zwrot w sprawie nagrody głównej w pożegnalnej loterii Buddy. Zapraszam do oglądania. Premier Słowacji idzie dalej niż Orban. Rosjanie na kolanach tylko wiążą sznurowadła. Robert Fico przez ponad godzinę był przesłuchiwany przez posłów opozycji na posiedzeniu Komisji Spraw Europejskich w parlamencie. Pytano go o Lubosa Blachę, europosła, który odwiedził Moskwę i wywołał poruszenie swoimi słowami, a także o sprzeczne postawy partii Smer wobec wojny na Ukrainie. Pański rząd popiera przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, wspiera pomoc dla Ukrainy, dostarczamy broń na zasadach komercyjnych, a jednocześnie Lubosz Blacha twierdzi coś zupełnie innego, zapytała lider partii Postępowa Słowacja. Fico jednak bronił Blachy. Nazwał go wybitnym przedstawicielem Smeru i powiedział, że podziela jego opinię na temat sankcji. Lubosz Blacha jest inteligentną i pracowitą osobą. I chciałbym, aby inne partie miały takich ludzi jak Blacha. Możemy wspierać tylko takie sankcje, które nie mają wpływu na naszą gospodarkę. Powiedział Fico w obronie eurodeputowanego i pierwszego przedstawiciela partii rządzącej, który odwiedził Rosję po napaści na Ukrainę. Słowacki premier zapowiedział też, że sam planuje udać się w podróż do Moskwy w maju przyszłego roku, aby wziąć udział w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Dodał, że jest wielkim zwolennikiem przywrócenia stosunków z tym krajem. Fico kilkakrotnie mówił o tym, co dla Ukrainy przyniesie najbliższa przyszłość i uważa, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pokój z Rosją zostanie zawarty przez Ukrainę i Stany Zjednoczone i obawiam się, że Ukraina będzie ofiarą, tak jak my byliśmy ofiarami układu monachijskiego, powiedział Fico, nawiązując do wydarzeń z 1938 roku, kiedy to na mocy porozumienia Francuzów z Brytyjczykami, Włochami i Niemcami pominięta w negocjacjach Czechosłowacja musiała scedować ogromne terytoria z milionami mieszkańców na rzecz nazistowskich Niemiec. Fico uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski musi przygotować się na coś podobnego, a Ukraina będzie musiała oddać część swojego terytorium. Prawdopodobnie Ukraina będzie ofiarą wielkich mocarstw. Prawdopodobnie tak będzie. Bardzo mi przykro. Jednak jak dotąd znęcają się nad Ukrainą, walczą do ostatniego ukraińskiego żołnierza. To będzie bardzo bolesne i zastanawiam się, jaki był sens zabijania 100 tysięcy ludzi po obu stronach. Czy naprawdę myślicie, że Rosjanie poprą porozumienie pokojowe i oddadzą Krym? Powiedział Fico. Według niego Zachód dopiero po 2 latach zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie pokonać Rosji militarnie. Jedna z europosłanek dostrzegła sprzeczność w słowach premiera. Z jednej strony twierdzi pan, że Ukraina straci część swojego terytorium, a z drugiej strony na spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem mówi, że Słowacja popiera integralność terytorialną Ukrainy. Według mnie trochę sobie pan przeczy. Zwróciła uwagę polityk z Postępowej Słowacji. Jednak według Fico w jego słowach nie ma sprzeczności i nie ma też pozwolenia na użycie siły wojskowej do zmiany granic. Bądźmy realistami. Zapomnijmy o opuszczeniu przez Rosjan Krymu, Donbasu czy Ługańska. W tej kwestii mam dokładnie takie samo zdanie jak Lubosz Blacha. Setki razy powtarzałem, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe. Ale rzeczywistość jest taka, że wszyscy chcieli wykorzystać Ukrainę, aby rzucić Rosjan na kolana. Ale Rosjanin na kolanach tylko wiąże sznurowadła, powiedział Fico. Wezwał również przedstawicieli opozycji do zaprzestania porównywania Rosji do Związku Radzieckiego lub III Rzeszy oraz skomentował sprawę zbrodni w Buczy, twierdząc, że nie mamy wystarczających dowodów, aby kogokolwiek skazać. Ruszył proces w sprawie spadku po niesłusznie skazanym Tomaszu Komendzie. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła całą Polską. Po 18 latach odsiadki Tomasz Komenda nie zdążył napisać nowego rozdziału swojego życia. Po wielu miesiącach choroby przegrał walkę z rakiem.
Zmarł 21 lutego tego roku. Miał 47 lat. Wcześniej po wyjściu na wolność dostał rekompensatę i odszkodowanie od państwa w wysokości około 13 milionów złotych. Następnie odciął się od rodziny i przestał utrzymywać kontakt nawet z matką, która latami o niego walczyła. Zwrócił się wówczas ku starszemu bratu Gerardowi, który według rodziny miał go wykorzystywać. Sprawą spadku po komendzie zajął się wrocławski sąd. Pierwsza rozprawa odbyła się w środę 16 października. Zjawiła się była partnerka komendy, matka jego dziecka oraz brat. Oboje nie zgodzili się na publikację wizerunku. Możliwe, że sąd wezwał jakichś świadków. Być może wniesiono o przesłuchanie świadków związanych chociażby właśnie z okolicznościami sporządzenia tego testamentu, by zbadać jego ważność. Niewykluczone również, że w tej sprawie dojdzie do zasięgnięcia opinii biegłych, twierdzi adwokat Jakub Placek, który specjalizuje się między innymi w sprawach dziedziczenia. Wielką niewiadomą jest, czy Tomasz Komenda przed śmiercią napisał testament. W związku z tym być może miliony ze spadku trafią do jego brata Gerarda. Jeśli natomiast takiego testamentu nie ma, to prawo do majątku będzie miał 3-letni dziś syn zmarłego, którego miał z byłą partnerką. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejna rozprawa spadkowa. Łukaszenka wprowadził zakaz. Uderza w polskie firmy. Jak informuje agencja Biełta, z dniem 15 października na Białorusi zaczęło obowiązywać embargo na import towarów z tzw. krajów nieprzyjaznych. Zakaz dotyczy głównie produktów polskich marek odzieżowych. Ubrania dla dzieci i młodzieży zostały uznane za rzekomo niebezpieczne i niespełniające norm. Chodzi o wskaźniki higroskopijności lub przepuszczalności powietrza. W większości przypadków dla produktów dla dorosłych naruszone są wymagania dotyczące wskaźnika bezpieczeństwa przepuszczalności powietrza. Cytuję Biełta. Władze w Mińsku twierdzą, że jest to odpowiedź na decyzję Unii Europejskiej dotyczące przedłużenia sankcji wobec Białorusi od 1 lipca 2024 roku. Aktualnie zakazano sprowadzania takich produktów jak wyroby oponiarskie, płyty OSB, produkty stolarskie, artykuły sanitarne i higieniczne, papier oraz włókno szklane. Ponadto obowiązuje lista towarów zakazanych do importu z Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii. Znajdują się na nie m.in. torby i walizki, tapety, sprzęt chłodniczy lub mrożący, pralki i pampersy. W kwietniu 2022 roku władze w Mińsku zatwierdziły listę krajów nieprzyjaznych, obejmującą Australię, państwa Unii Europejskiej, Kanadę, Liechtenstein, Norwegię i Nową Zelandię oraz Albanię, Islandię, Macedonię Północną, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Czarnogórę i Szwajcarię. Białoruski rząd wielokrotnie wprowadzał zakazy na dostawy różnych towarów z tych państw. Na przykład w sierpniu do wykazu dodano żywe świnie, bydło, mleko i produkty mleczne, ziemniaki, cebulę, świeżą białą kapustę, marchew, buraki, orzechy, jabłka i margarynę. Dodano również produkty nieżywnościowe, wśród których znalazły się cement, nawozy mineralne, chemiczne i azotowe oraz naczynia kuchenne i zastawa stołowa. Harris odcina się od Bidena. Mówi o nowym pokoleniu przywódców. Kamala Harris po raz pierwszy udzieliła wywiadu prawicowej stacji Fox News, sprzyjającej Donaldowi Trumpowi. Podczas półgodzinnej rozmowy odpowiadała na pytanie Bretta Bayera, między innymi na temat imigracji i polityki zagranicznej oraz sprawności umysłowej i osiągnięć obecnego prezydenta. Wywiad Harris był elementem jej starań, by przyciągnąć do siebie wyborców republikanów niechętnych Donaldowi Trumpowi. Bayer dopytywał, dlaczego obiecuje Amerykanom naprawienie wielu kwestii, skoro od 2021 roku jest wiceprezydentem i nie zrobiła w tym czasie niczego, aby rozwiązać przywoływane przez siebie problemy. Harris zaskoczyła odpowiedzią, mówiąc, że jej prezydentura będzie się różnić od tej prowadzonej przez Joe Bidena. Chcę jasno to wyrazić. Moja prezydentura nie będzie kontynuacją prezydentury Joe Bidena. I jak każdy nowy prezydent, który obejmuje urząd, wniosę swoje doświadczenia życiowe, zawodowe oraz świeże i nowe pomysły. Reprezentuję nowe pokolenie przywódców, powiedziała Kamala Harris. Kandydatka demokratów w nadchodzących wyborach prezydenckich obiecała jednocześnie, że będzie przyjmowała sugestie republikanów, którzy ją popierają, wskazując na swój program gospodarczy, który przewiduje m.in. wsparcie budowy nowych domów oraz małych przedsiębiorstw.
W pewnym momencie przyznała, że kraj ma zepsuty system imigracyjny, który wymaga naprawy. Pytana z kolei o kondycję Joe Bidena oznajmiła, że urzędujący prezydent ma odpowiedni osąd sytuacji i doświadczenie, by podejmować ważne decyzje. Dodała jednak, że to nie Biden startuje w wyborach. I zaznaczyła, że wyborcy powinni być zaalarmowani stanem niezrównoważonego jej zdaniem Donalda Trumpa. Oboje często nawzajem sobie przeszkadzali i próbowali mówić jednocześnie. W pewnym momencie Harris podniosła głos i stwierdziła, że jest w trakcie odpowiadania na zadane pytanie i chciałaby skończyć. Oskarżyła też stację o manipulację, kiedy ta podczas wywiadu wyemitowała okrojoną wypowiedź kontrkandydata na temat wrogów wewnętrznych. Pytana o swoją poprzednią wypowiedź o tym, że uznaje Iran za największego przeciwnika Ameryki, Harris powiedziała, że podtrzymuje swoje niezachwiane zobowiązanie do zapewnienia, by Izrael był w stanie się obronić przed atakiem Iranu i jego wspólników. Oskarżyła też Trumpa o to, że przyczynił się do niestabilności w regionie, wycofując się z umowy atomowej z Iranem. Tuż przed wywiadem kandydatka demokratów wystąpiła na wiecu w Pensylwanii, podczas którego chwaliła byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a i przedstawiła Trumpa jako zagrożenie dla konstytucji i demokracji w USA. Polska odpala dynamit. Plan Putina skazany na klęskę. Wiodącym tematem odbywającego się właśnie szczytu Unii Europejskiej jest ograniczenie migracji. Dwa dni przed forum Rady Europejskiej polski rząd przyjął strategię migracyjną do roku 2030, która zakłada między innymi, że w przypadku zagrożenia destabilizacji państwa z powodu napływu imigrantów możliwe powinno być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Donald Tusk zapowiedział wówczas, że będzie domagał się uznania dla swojej decyzji w Europie. W czwartek obecny w Brukseli premier tuż po specjalnym spotkaniu w sprawie migracji zapewnił, że pomysł Polski spotkał się ze zrozumieniem. Jestem właściwie po spotkaniach już ze wszystkimi najważniejszymi graczami i o to, co chciałem osiągnąć w tej kwestii, osiągnąłem przede wszystkim zrozumienie, że nie chodzi o zawieszenie prawa do azylu, tylko o czasowe terytorialne zawieszenie przejmowania wniosków tam, gdzie granica jest przekraczana nielegalnie siłowo, a więc na granicy białoruskiej. Wszyscy to tutaj rozumieją, powiedział Tusk w rozmowie z dziennikarzami. Spotkanie w sprawie migracji zorganizowali premierzy Włoch, Holandii i Danii. Oprócz polskiego premiera obecni byli kanclerz Austrii oraz premierzy Cypru, Czech, Węgier, Malty i Słowacji, a także szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen tuż przed szczytem poparła dalsze badania możliwych dróg rozwoju w odniesieniu do koncepcji rozwoju centrów powrotu poza Unię Europejską i wyciągnięcie wniosków z doświadczenia włosko-albańskiego w praktyce. Chodzi o dwa obozy, które Włosi wybudowali w Albanii dla mężczyzn migrantów tak, aby czekali oni na decyzję w sprawie azylu lub deportacji poza terenem Unii. Z uwagi na sytuację panującą w ostatnich tygodniach w Europie, Unia Europejska szuka sposobów na zmniejszenie migracji i zwiększenie liczby migrantów odsyłanych z powrotem, usiłując zbyt otwarcie nie łamać przy tym praw człowieka. Z wypowiedzi przynajmniej części przywódców na szczycie wynika, że polski premier dobrze wybrał czas, w którym postanowił wyjść ze swoim bardzo kontrowersyjnym i krytykowanym przez ekspertów do spraw praw człowieka i organizacje humanitarne pomysłem, pisze Die Welt. Duńska premier Mette Frederiksen oceniła polski plan jak rozsądny i powiedziała, że go popiera. Jej zdaniem obecnie w Europie znajdują się osoby ubiegające się o azyl, które w tej Europie w ogóle nie powinny przebywać. Na przykład dlatego, że popełniły przestępstwa i wielu Europejczyków ma ich dość. Przyznała, że istnieje limit liczby osób, którym można pomóc, podaje niemiecki dziennik. Die Welt zwraca też uwagę, że Olaf Scholz, który ostatnio rozsierdził m.in. Polskę wprowadzeniem kontroli na wszystkich niemieckich granicach, ocenił, że Unia Europejska musi zwiększyć skuteczność procedury odsyłania migrantów z powrotem. Kiedy Donald Tusk przejął władzę w Polsce, Berlin zaczął mieć nadzieję na zmianę nastroju w stosunkach polsko-niemieckich. Jednak Tusk coraz częściej okazuje się krytykiem Berlina. Czy to w kwestii zbrojeń, polityki energetycznej czy migracji. Niemcy są dla niego ostatecznym przykładem polityki migracyjnej, która wymknęła się spod kontroli. Lubi zapewniać o tym swoich zwolenników, tak jak zrobił to niedawno podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej, zauważa Die Welt. W ubiegłym tygodniu apel w sprawie zaostrzenia polityki migracyjnej podpisało aż 17 państw Unii Europejskiej. Krokiem w tym kierunku jest też 10-punktowy plan Ursuli von der Leyen, wzywający do jak najszybszej implementacji paktu migracyjnego i ochrony strefy Schengen.
czwartek do premiera Donalda Tuska zwrócił się były premier Mateusz Morawiecki. Wezwał, by podczas brukselskiego szczytu wynegocjował zapisy zabraniające przymusowej relokacji migrantów. Propozycję dotyczącą czasowego zawieszenia prawa do azylu nazwał zasłoną dymną. Oczekuję od obecnego rządu uczciwego postawienia sprawy. Oczekuję postawienia weta dla przymusowej relokacji. Oczekuję bardzo ostrych zapisów, tych, które wstawiłem do konkluzji w 2018 roku. Zachęcam pana Tuska i wszystkich, aby po prostu wstawili do konkluzji dokładnie ten sam akapit, który zabrania przymusowej relokacji, powiedział były premier. Szczyt Rady Europejskiej zaplanowany został na cały czwartek 17 października. Trwają kolejne rozmowy dotyczące m.in. Bliskiego Wschodu, konkurencyjności Unii Europejskiej, a także migracji. Zaskakujący zwrot w sprawie nagrody głównej w pożegnalnej loterii Buddy. YouTuber Budda, jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców internetowych w Polsce, jego partnerka oraz trzy inne osoby trafiły na 3 miesiące do aresztu. Prokuratura oskarżyła w sumie 10 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała m.in. prać pieniądze oraz organizować nielegalną loterię online. O areszcie zdecydował sąd rejonowy, zatem dla podejrzanych istnieje jeszcze jedna furtka. Mogą się odwołać do sądu wyższej instancji. To orzeczenie sądu jest nieprawomocne, natomiast jest natychmiast wykonalne. Podejrzani przebywają w areszcie tymczasowym. Na to orzeczenie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala. Wobec pozostałej piątki zastosowano środki zapobiegawcze, to jest zakaz opuszczania kraju, dozór oraz poręczenie majątkowe. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie to ponad 126 milionów złotych. Zarzuty śledczych obejmują okres 3 ostatnich lat. Prokuratorzy zabezpieczyli też mienie na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Zanim doszło do zatrzymań, Budda planował zakończenie swojej kariery influencerskiej, a jej zwieńczeniem miała być ostatnia loteria dla fanów, w której główną nagrodą była luksusowa willa w Zakopanem. YouTuber deklarował, że kupił ten dom za kwotę ponad 2 300 000 złotych. Okazuje się jednak, że to nie on figuruje jako jego właściciel. Na akcie własności widnieje spółka wydawnictwo Influi, oferująca e-booki, do których dołączane były losy. W zarządzie zasiadają te same osoby, które w poniedziałek zatrzymało CBŚP.